Plac wymian w grze Gothic nie porywał i w zasadzie prócz początkowej eksploracji nie widzieliśmy go aż do drugiej części Gothica. Dawno temu przy okazji materiału co chciałbym zobaczyć w Gothic Remake wspomniałem o tym, jak według mnie powinien wyglądać plac wymian w grze Gothic, a dziś spróbuję rozwinąć to, o czym mówię. Plac wymian to miejsce, gdzie koloniści w zamian za różne dobra przekazują rudę królowi, zatem jest to istotne miejsce dla całej historii Gothica I. Jest to również miejsce, w którym do kolonii przez barierę wrzuca się skazańców. Dlatego moim zdaniem pozostawienie jedynie dwójki strażników pilnujących placu wymian było głupotą. Strażnik imieniem Ory wspomina, że pilnuje, żeby nikt niepowołany nie dostał się do miejsca wymiany. Jednak nie oszukujmy się, gdyby szkodnicy z nowego obozu przypuścili szturm na tak ważne miejsce, nic nie stałoby im na przeszkodzie, żeby wejść tam jak do siebie. Możemy przypuszczać, że fabularnie to miejsce było lepiej zabezpieczone. I to bardzo często rozwijają różne modyfikacje, jak edycja rozszerzona, czy mroczne tajemnice. Pierwszym z czynników, które bym poprawił w Gothicu przy okazji remake'u, byłoby na pewno przedstawienie większej ilości straży dookoła placu wymian. Uwierzcie mi, na spokojnie byłoby gdzie umieścić więcej wartowników. Drugim czynnikiem, który mógłby odświeżyć spojrzenie na gothicowy plac wymian, byłoby oczywiście rzucanie nowych kolonistów. Wiemy, że fabularnie cały czas sędzia pod względami króla decyduje się za byle występki skazywać kolejne osoby, żeby było komu pracować w kopalniach pod barierą. Bezimienny raczej nie jest ostatnim skazańcem, więc fajnie by było zobaczyć, jak kolejne osoby trafiają do kolonii. Moglibyśmy iść z Diego, by przywitać kogoś lub zaproponować mu dołączenie do starego obozu. Szczególnie jeśli właśnie sami dołączylibyśmy do niego, awansując na cienia lub strażnika. Może nawet mielibyśmy okazję zemścić się na osobach robiących chrzest wody. Nie musiałby być tam koniecznie bully, tylko towarzyszący mu wcześniej strażnicy i to by było ciekawe. Ruda ze starego obozu musiała w jakiś sposób trafiać na plac wymian. Albo wpierw z kopalni do obozu, albo bezpośrednio z kopalni na miejsce wymian. To rodzi ciekawe możliwości questów w postaci strzeżenia lub analogicznie, po dołączeniu do nowego obozu, atakowania konwoju z rudą. A nawet inne zadania, których brakło w Gothicu, polegające na skradaniu się pod osłoną nocy, by na polecenie Laresa dowiedzieć się, w jakich godzinach oraz co jaki czas ruda przekazywana jest w ręce króla. Potencjalny atak na plac wymian mógłby zmienić się również w spóźnione działanie, co skutkowałoby odebraniem jedynie dóbr. Wtedy nasz bezimienny mógłby odegrać rolę wyzwoliciela, który ratowałby spuszczane kobiety przed trafieniem do Gomeza czy Iberiona. Ostatnią rzeczą, na którą wpadłem, są informacje. Plac wymian mogłyby widnieć różne ogłoszenia, które warto by było przekazywać osobom świeżo zrzuconym do kolonii. Ten punkt wpasowuje mi się najmniej ze względu na to, że jeżeli faktycznie byłyby tam jakieś NPC, to one mogłyby nam przekazywać te informacje, więc byłoby to niepotrzebne. Z drugiej strony różni nauczyciele żyjący z przekazywania wiedzy mogliby wykorzystywać taką, powiedzmy, tablicę ogłoszeń do tego, by zwoływać sobie klientów, a rzemieślnicy, jak ludzie tworzący zbroje, ogłaszać, że poszukują konkretnego materiału, za który oczywiście zapłacą. Mogłoby znajdować się tam nawoływanie do dołączenia do starego obozu, gdzie Gomez raczej wydaje mi się przywódcą gotowym siać różnego rodzaju propagandę i pewnie okazywałoby się, że ktoś zajarany dołączeniem do starego obozu kończyłby w kopalni jako kopacz. Co tu powiedzieć więcej? Plac wymian w podstawowym Gothicu był niedopracowany, biorąc pod uwagę jego potencjał, a bezimienny nigdy do niego nie musiał wracać. Dajcie znać, co wy sądzicie o obecnym placu wymian i pokombinujmy wspólnie, co mogłoby się na nim znaleźć. W dzisiejszym materiale będzie to już wszystko, więc trzymajcie się. Cześć!